tutaj są. Teraz pokażę wam, jakie ceny. Ostrość tracę. Ja będę miała tutaj ten 80 minut 40 euro. Zobaczymy jutro. Dzisiaj idę na zabieg do tego spa. Mówię, coś będę mogła wam nagrać. Zobaczymy. Tutaj będę miała robiony zabieg. Potem wam powiem, jak to przebiegało. Okej, tutaj nie. Teraz, moi drodzy, jestem w saunie. O, to chyba nie za dobrze widać. Ale jest gorąco. A tego gorączki to ja mam już dosyć. I nie wiem, czy ja tutaj długo wytrzymam. Można się położyć, jak ktoś chce. Takie kamienie. I tak to wygląda. Zobaczymy. Myślę, że długo tutaj nie wytrzymam. Że będę musiała stąd wyjść. Bo te gorączki mnie już przez te 3 tygodnie dobijają. Ale zobaczymy. Jeśli będzie można coś pokazać z tego zabiegu, to pokażę. Jeżeli nie, to zdam wam relację, jak było, czy warto przyjść, bo ja już sapię. To do zobaczenia w następnym ujęciu. To na razie. Jeszcze jedno ujęcie robię, bo przypomniało mi się koszt, żeby powiedzieć od razu. To jest, powiedziano mi 40 euro, zapłaciłam 400, prawie 9 lira. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na nasze popłaciłam kartą. Chyba ten upał już na mnie działa, więc zobaczę, jak dostanę wyciąg potem, ile wyszło na polskie. To do zobaczenia. Teraz po saunie odpoczywam w takim pomieszczeniu. Dziękuję. Pani mi przyniosła wodę. Chyba się podsapnąć potem, bo powiem wam, że będąc w Turcji tyle tygodni i potem wejść jeszcze do takiej sauny, no to nie lada wyczyn, bo jest strasznie gorąco. Było na pewno słychać, jak aż sapałam. A tutaj jest chłodniej. I można sobie chwilę odpocząć. Wiem, że jest ciemno i tak słabo trochę widać. No ale takie mamy warunki do odpoczynku. Tam pewnie jest pokój zabiegowy, w którym będę miała może robione to. Jeśli będzie można, to potem też pokażę. Teraz będę miała nałożoną taką maseczkę, pani tutaj przyniosła, na twarz. Potem powiem wam resztę, co będzie. No
maseczka nałożona. No. Wyglądam jak zombie. Zobaczymy. Na razie będę leżeć, odpoczywać i relaksować. Teraz jestem w takim pomieszczeniu. Nie wiem, co tutaj będzie. Ale to wam powiem, bo telefon muszę odłożyć. Więc do następnego razu. Tutaj miałam robiony peeling, mycie. Super, naprawdę bardzo fajnie, polecam. Zobaczymy co dalej, idę dalej. Właśnie, w tym pomieszczeniu, jeszcze raz tak może spokojnie powiem, musiałam się oczywiście rozebrać. Pani najpierw robiła, najpierw mnie obmywała, potem zrobiła peeling. Nie, myślałam, że będzie mocniejszy, ale był ok, bo jestem palona. A potem myła, myła włosy. No i zobaczymy co dalej. Muszę czekać. Jest to takimi urywkami pokazywane, bo co chwilę wchodzę do innego pomieszczenia. Powiem wam, że pani myła mi ciało jakimś bardzo delikatnym mydłem. No może i też po peelingu to ciało jest też lepsze. Ale czuję taką delikatność w ciele, więc no zobaczymy, jak będzie dalej. Głowę, najgorsze to było, jak spłukiwała włosy, bo leję, nie patrząc, no bo spłukuję. Masaż przy myciu ciała robi również taki delikatny masaż już, więc to też jest fajne i przyjemne. Relacja będzie na bieżąco, myślę, jakoś mówiona. Zobaczymy, co dalej będzie. Sama jestem ciekawa. Więc do następnego ujęcia. Na razie piję wodę. Bardzo ciemno, więc nie wiem, czy będzie cokolwiek widać, ale jestem teraz w pokoju, gdzie będę miała robiony masaż na tym łóżku, no ale nic nie widać, więc dam relację. Jestem w tym pomieszczeniu. Miałam robiony masaż całego ciała, nawet głowy. Nie powiem, że nie było to przyjemne, bo było bardzo przyjemne. Jestem wyoliwiona. Pewnie tutaj tego tak nie widać. Teraz mam zrobioną herbatkę. Ja bielizna ze mną chodzi. I czas na relaksik. Masaż był fajny. Niezbyt długi. Dużej chyba więcej odpoczywam i pijem. Czuję się bardzo dobrze, zrelaksowana. I co też ważne, miałam takie odopalania na rękach. Jest taka bardzo delikatna po tych zabiegach. Zabiegach. To chyba tyle. Ja teraz napiję się tej herbatki, którą mi podano. Tak, to jest ta pani, która mi robiła masaż. Strasznie tutaj przepraszam za światło. Chciałam wam nagrać to tak na żywo, jakby powiedziawszy, prawdę powiedziawszy, ale nie za bardzo mi się to udało, bo wszędzie tutaj jest ciemno. Gdziekolwiek wejdę, te pomieszczenia mają taki półmrok. Światło takie są, a jak widzicie, do góry tylko. I no nie za bardzo mi się to udało. Komu będzie się podobało, to proszę łapkę w górę, subskrybować.
Jeśli nie, to proszę nie oglądać. To na razie tyle. Kość zabiegu.